Maria Schreiber, znana z prowadzenia kontrowersyjnego bloga medialnego, postanowiła zawrzeć nietypową umowę z wojskami obrony terytorialnej. Ta decyzja wzbudziła wiele kontrowersji i zdziwienia, zarówno wśród opinii publicznej, jak i wśród osób związanych z armią. Wielu uważało, że małżonka posła PiS nie dotrzyma słowa i nie podejmie służby wojskowej. Okazało się jednak, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mariana Schreiber złożyła przysięgę i stała się pełnoprawnym żołnierzem wojsk obrony terytorialnej. Wielu zastanawiało się, jak Frick-Fiktówka łączy swoją pracę w mediach z zaangażowaniem w wojsko. Schreiber zapewniała, że jej przełożeni wiedzą o tym, co robi i nie mają z tym problemu. Okazało się jednak, że sytuacja jest zupełnie odwrotna żona posła PiS została zwolniona z WOD. Szczerze. W wojsku, które gardzi takimi wartościami jak Bóg, honor, ojczyzna, to nie mam zamiaru służyć ani dnia dłużej. W takim wojsku, w którym jeden z twoich przełożonych chcecie zaciągnąć do łóżka, robiąc ordynarne uwagi dotyczące twojego wyglądu i wykorzystując swój stosunek służbowy, jeżeli myślicie, że takie przypadki molestowania nie mają miejsca w wojsku, to się mylicie. Sama byłam tego ofiarą! W wojsku zakazane jest wnoszenie wszystkich informacji na zewnątrz, dlatego do tej pory bałam się o tym mówić, napisała w środę na Instagramie. W odpowiedzi na poważne oskarżenia, które pojawiły się w pisie Mariani Schreiber, wojsko postanowiło zabrać głos i przedstawić swoją wersję zdarzeń. Potwierdzamy, że pani Mariana Schreiber została zwolniona z terytorialnej służby wojskowej. Aktualnie trwa proces rozliczenia z jednostką wojskową. W odniesieniu do informacji zawartych w oświadczeniu pani Merianis Schreiber zamieszczonym na portalu X informujemy, że od początku istnienia 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej w oparciu o formułowane przez panią zarzuty nie były prowadzone jakiekolwiek w tym zakresie postępowania, ani nie było żadnego w tym przedmiocie skierowanego do dowódcy 18 Sbot, mężów zaufania czy pełnomocnika DS. Wojskowej Służby Kobiet. Czytamy w wydanym komunikacie prasowym Wspomniano też o działalności medialnej Meriani Schreiber, która początkowo nie miała być żadnym problemem, a jak się okazało, była. Co do aktywności medialnej pani Schreiber, sprawa publikacji materiałów, na które były utrwalone przypadki łamania regulaminu przez żołnierza, była poruszana na wcześniejszej rozmowie dyscyplinującej. Miało to również związek ze złamaniem wytycznych dowódcy wod dotyczących aktywności w mediach społecznościowych obowiązujących wszystkich żołnierzy, dowiedzieliśmy się. Pudełka skontaktowały się także z prokuraturą, by sprawdzić, czy złożono zawiadomienie w sprawie wspomnianego przez Mariannę czynu. Uprzejmie informuje, że w TAT, Wydziale DS, Wojskowych i Podległych Działach nie została zarejestrowana sprawa dotycząca opisywanego stanu faktycznego, przekazał Piotr A. Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Źródło Radio Z Pudelek decyzja Mariani Schreiber o podjęciu służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej spotkała się z ogromnym zdziwieniem. Jednak kontrowersyjna postawa i działalność medialna były prawdopodobnie przyczyną jej zwolnienia. Wydaje się, że sytuacja ta wywołała wiele dyskusji na temat roli i odpowiedzialności mediów oraz ich wpływu na życie zawodowe osoby związanej z wojskiem.